Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek Hakaj zaprasza Was do Gwintusia, lecz dziś pod omówienie zmian Rady do Spraw Balansu. Jeżeli ktoś zapomniał, gdzie to się wchodzi, no to oczywiście jest tutaj ikonka co nowego, klikamy ją i wyniki głosowania Rady do Spraw Balansu. No i tak, na początek zwiększenie siły, Shani. Uważam, że słuszny buff, ponieważ było to praktycznie niegrane. Dodatkowo, ma to odnowienie 7. Wiadomo, że może tutaj wpłynąć jakaś Priscilla, kołowroty, ale jest to jednak delikatnie problematyczna karta, ponieważ musimy mieć karty o kategorii człowiek na cmentarzu, co najmniej, no najlepiej dwie by było mieć, żeby było też coś do wyboru. No i oczywiście, żeby aktywować tą Shani właśnie, musimy czekać z tym odnowieniem, co może być delikatnie problematyczne, więc żeby ustała dłużej na stole, myślę, że spoko. Vesemir Mentor, słuszny buff, też uważam. Dlaczego? Ponieważ 5 siły może rekompensować cenę tego, że musimy poniekąd czekać do tej adrenaliny 4. To znaczy, że musimy rzucić 5 od końca Vesemira Mentora lub później oczywiście. To znaczy możemy go rzucić wcześniej, przed tą adrenaliną, ale tylko wzmocnimy wszystkich Wiedźminów, których kontrolujemy na stole o 1. Co nie sprawi nam dużych ilości punktów, a na adrenalinie 4 sprawi to naprawdę dość mocne punkty, bo wzmacniamy również wszystkich Wiedźminów na ręce Italii. Więc jest to dużo, dużo więcej punktów. Około nawet 17 punktów potrafi Vesemir Mentor zrobić. Licząc oczywiście średnio. Jeżeli oczywiście też dobierzemy go w pierwszej rundzie. Dobrze jest grać z nim dekret, ponieważ żeby go wyciągnąć ewentualnie. Więc myślę, że słuszny buff. Wczoraj nagrałem dla Was Wiedźminów. Skojatel, myślę, że właśnie dobrze się pokazał z dobrej strony. Absolwenci 5 na 6. I powiem Wam tak. Nawet spoko, jeżeli chodzi o czarodziei, ponieważ nie byli grani. Ale ja bym tutaj zostawił jednak 4 absolwentom, a nadał po jednej sile więcej właśnie tym dwóm kartom. Studentowi i studentce. Pirat Dimun 9 za 5, czyste punkty. Spoko zmiana, ponieważ nie był grany. Wczoraj grałem z kumplem i trafiliśmy 4 razy na szturm. Graliśmy na jego koncie, na telefonie. Tam też gramy w co niedzielę właśnie na jego koncie. Trafiliśmy 4-krotnie na szturm i każdy właśnie grał Pirata Dimun, bo jest to 9 punktów jednak, nie dziwię się właściwie. Pomimo... Jeszcze w dodatku z tą umiejętnością, która właśnie działa na nieprzychylność tego, co dawało. Bo 8 punktów za cenę tego, że trzeba było czekać z tym, 9 już jest spoko. Bo przenosi to wierzchnią kartę ze swojej talii na cmentarz. Jeżeli dopiero kontrolujemy okręt, wtedy anulujemy tą umiejętność. Więc trzeba czekać czasem z tym Piratem Dimun, a czasem nie jest to na rękę. Oprawca czarownic... 5 za 5. Uważam, że tutaj jest niesłuszność. Szkoda, że to zostało zmienione, bo jednak potrafi to na mocno wyczyścić stół przeciwnika, jeżeli przeciwnik się wspomaga jakimiś kartami, które nadają kontrakt. I oprawca czarownic z kryształową czaszką, jeżeli przeciwnik zaczynał, to jest po prostu miazga, co potrafi zrobić oprawca czarownic. Więc moim zdaniem tutaj ja się akurat... Nie jestem przychylny do tego, żeby tutaj być na tak. Wiedźmin Szkoły Gryfa. Spokojny buff. Kerseren również dostało buffa poniekąd, ponieważ możemy z Kerseren wyciągnąć sobie tego Wiedźmina Szkoły Gryfa również. Plus 2 w deku. To są naprawdę fajne punkty. Jeden co turę wrogie jednostce, to jest naprawdę spoko. Następna karta. Już widziałem właściwie Wiedźminów, że wrócili do łask, szczególnie KP. Śpiewaczka Hafru, bardzo fajna karta, uwielbiam tą kartę. I powiem Wam tak, dużo ludzi jej nie docenia. Ja uwielbiam kombinację ze śpiewaczką Hafru. Jeżeli nie zapomnę o niej, to ją nagram właśnie z Olgierdem von Everek. Ten, który ma siły 8, też nie jest grany.
i ma werbunku również 8. Jest to bardzo fajna kombinacja, nie tylko z nim, ale z innymi, na przykład z pustelnikiem, kapłanem i innymi. Naprawdę fajnie to działa. Przemytnik Dimun, już też widzieliśmy go właśnie, tak jak wczoraj trafiliśmy na te czterokrotny szturm, również czterokrotnie przeciwnicy go zamieścili i nie dziwię się, bo potrafi to zrobić 10 punktów za 5 werbunku. Jest to rzadkość, jeżeli chodzi o Skellige, bo dobrze, obłąkany na przykład robi te 12 punktów, ale jeżeli wejdzie, to jest też ważne. A tutaj przemytnik Dimun ma na rozkazie zadaj jednostce 1 punkt obrażeń. Możemy również w swoją zadać, w jakąś fałszywą Ciri. Holger też wspomaga to, żeby zniszczyć tą fałszywą Ciri. Myślę, że całkiem spoko. Adept Szkoły Gryfa. Teraz jest to jedna z mocniejszych czwórek Wiedźminów w KP, ponieważ jest to 5 za 4 i przemienia tego młodego Wiedźmina, tą dwójkę. Jak przemienimy tego młodego Wiedźmina, to jest to 3 punkty zysku. Więc nawet turniej rycerski tego nie zbija, co ciekawe. Także on jak najbardziej na plus. Jedna z lepszych czwórek w KP, jeżeli chodzi o Wiedźminów. Biedna piechota. 6 za 4 przy wejściu pierwszej. 9 za 4, jeżeli chodzi o wejście drugiej. Słuszność. Moim zdaniem bardzo dobre. Drauk. Też poniekąd dostał buffa dzięki temu, bo może zacznie właśnie grać Draug. Siła mniej, Markiza Serenity potrafi tu zrobić naprawdę przekozackie punkty, bo odchudza 2 karty, jeżeli oczywiście będziemy mieli 4 monety w sakiewce. Markiza Serenity zyskuje 4. Haracz 8, wyciągamy obie, jeżeli mamy je oczywiście w talii, więc niedyskretna kokota, nowigradzkie kokoty, 2 silniki, plus trzecim jest Markiza Serenity, gdzie za każdym razem, gdy nasz przeciwnik zagrywa kartę, zyskujemy monetę. Jest to naprawdę mocne, więc nie wiem, czy to jest słuszne, ale wiem, że jest to bardzo mocne. Chociaż ja grając Markizę Serenity bardzo ją lubię, podoba mi się ta karta, lubię takie archetypy właśnie, taki przekrój tych kart, ale mi zawsze brakowało zazwyczaj tych punktów, może nie zawsze, ale często. Ja bym jej osobiście nie nerfił, ale wiem, że jest mocna. Więc może ja źle składałem deki z syndykatu niektóre, no sami wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem syndykatu, rzadko nimi gram, mam rozegrane bodajże 60 gier syndykatem w całej karierze, także dosyć mało od 2018 roku, prawda? Kapitan Jago potrafi zrobić niewiarygodne punkty. Dużo ludzi nie wie, co ona robi, co ta karta robi, co on potrafi zrobić. I już widziałem pod niektórymi właśnie pod niektórymi filmami ludzie zamieszczali właśnie, że Kapitan Jago niepotrzebnie dostał tego nerfa, ale ja uważam, że potrzebnie, bo on potrafi zrobić naprawdę horrendalne punkty, często ponad 20 lub nawet około 30. Nie wiem, czy widzieliście właśnie, co to potrafi zrobić, ale jest to bardzo mocne, więc słuszny nerf. Lara Doren dostała siły mniej, ale jest to buff, ponieważ 5 punktów dajemy na rzecz rywala i im szybciej zginie, a na tym nam zależy, wtedy wzmacniamy wszystkie nasze karty na polu bitwy o 2. Wszystkie nasze, na naszej stronie. Regis Żądza Krwi, 17 za 10. I powiem wam tak, nie przeszkadzało mi, jak to miało 18, nie przeszkadzało mi, jak to miało 19. Fakt, te 20 było za dużo. Nie mówię, że to jest zła zmiana, nie mówię, że to jest dobra zmiana. Nie mam zdania, jeżeli chodzi o tą kartę, bo nie wiem, kiedy będzie odpowiednio wyważona, czy już jest. Tak jak mówię, nie przeszkadza mi, obojętnie na jakiej wartości jest. Ale można tu porównać Regisa do Ygerna poniekąd. Zobaczcie, Ygern jest kartą potworów, który ma 15 za 10. Zyskuje pancerz równą liczbie kart w naszej ręce. Jeżeli zostanie zbity pancerz Ygerna, Ygern ginie.
A tutaj Regis jednak ma 17 punktów, więc jak, nawet jakby miał 16, warto jest zamieścić Regisa sobie po prostu do deku. Minusem wiadomo jest to wygnanie, prawda? Czy to kart stali, czy samego siebie. Ale Ygern jest problematyczny, bo jeżeli na przykład chcemy grać Ygerna w pokrzepienie, to najpierw musimy się rozstawić z tym pokrzepieniem, co może wymagać 2-3 tur, prawda? I Ygern po zagraniu, po rozstawieniu się i zagraniu właśnie tych pokrzepień, Ygern później ma tylko 6 lub 7 punktów pancerza, gdzie tak naprawdę 15 punktów zbić za cenę 7 tików czegokolwiek w pancerz, to jest jak najbardziej opłacalne. Więc Regis będzie nadal dobry i lepszy niż Ygern, załóżmy. W dodatku oczywiście Regis jest neutralny, nie gra tylko w potworach, ja to tylko dałem, tak wiecie, dla porównania. On gra również w kapę, widziałem to też w pobudzeniu i wielu innych dekach, sami widzieliście zresztą niejednokrotnie. Myślę, że spoko nawet zmiana, jeżeli chodzi o samego Regisa. Reinfarn z Atre to jest dla niego oczywiście buff, ponieważ dajemy mniej punktów na rzecz przeciwnika, bo jest to zdrada, czyli 5 punktów na rzecz przeciwnika, ale wzmacniamy sojuszniczą jednostkę o łączną siłę jednostek sąsiadujących z Reinfarnem. Dodatkowo możemy rzucić go pomiędzy dwie jednostki, które chcemy, a często ludzie zapominają o tym, że przeciwnicy mogą grać Reinfarna i stawiają koło siebie dość duże jednostki, a często też przeciwnik właśnie ktoś, kto gra Reinfarna, stara się te bliskie, sąsiadujące jednostki wzmacniać na tyle, żeby właśnie ten Reinfarn był najwyższy, prawda? Więc jest to oczywiście buff, to jest naprawdę mocna karta. Potrafi wykreować około 20 paru punktów, pomimo że oddajemy te 5 punktów na rzecz rywala. Roza jedna, osobiście uważam, że to jest słuszny nerf, ponieważ dostało to siłę mniej. Często potrafi to zadać jednostce 7 punktów obrażeń, 9 punktów, 11. To oczywiście jest zależne od arystokratów, których gramy w naszej talii startowej. No i myślę, że tak jak mówię, bardzo dobra zmiana. Koen jest to buff, ponieważ jeżeli będziemy mieli 4 jednostki, które będą na sile 7, i Koen również będzie na sile 7, to te 4 jednostki wzmocnią się o 5 dodatkowo. To jest 20 punktów za cenę 6 punktów werbunku. Oczywiście trudno jest wyegzekwować to, szczególnie przy dzisiejszej kontroli, ale jest Vesemir Mentor, jest Erland do wzmacniania, są towarzysze Iris i sama Iris. Jest też Wysogota, można inne kombinacje tutaj robić. Są temerscy werbliści, wiadomo, że dużo kontroli lata, ale jednak dla zabawy można sobie fajnie wykreować. Są też oczywiście trzej wiedźmini, Eskeler, Lambert i Vesemir, którzy wypadają wspólnie, potrafią już mieć tyle samo siły i z Koenem wjechać już nawet całkiem nieźle. Roderick, jeden punkt siły, jest to oczywiście buff, ponieważ dajemy tylko jeden punkt na rzecz rywala i spoglądamy na dwie losowe złote karty ze swojej talii, zagrywając jedną z nich. Sierżant Nausikaï. Mam nadzieję, że to już nie zostanie zmienione. Uważam, że jest to teraz najlepiej wyważona karta w tej chwili, jak może być, co do sierżanta Nausikaï. Mi chodzi tylko, nie odnośnie innych kart, bo tak, ma bardzo łatwy warunek do spełnienia, żeby przegrać rundę. Wtedy aktywuje to ostatnie przygotowania, gdzie jest to 9 punktów plus 2 pancerza, gdzie bardzo ciężko się przebić przez te punkty, żeby się dostać do niego za 6 werbunku. Myślę, że teraz to jest najlepiej wyważona karta aktualnie, jak może być, jeżeli chodzi o sierżanta Nausikaï. Kozioł ofiarny, nie wiem, czy to jest buff, czy to jest nerf, nie mam tutaj zdania. Jest to jeden punkt do zbicia poniekąd, zysk 7 monet. Jest to mocna karta swoją drogą, bo zyskujemy 7 monet, dobra. Jeden punkt na rzecz rywala, ale oprawca czarownic robi to
za pstryknięciem palcami. Mahakamska kuźnia, werbunek wyżej. Uważam, że słusznie, ponieważ krasnoludy ostatnio nawet próbowałem coś zrobić z nimi offline i powiem wam szczerze, że trudno było. Trudno było coś naprawdę fajnego ugrać. Jedną talią miałem nawet 3-3, ale tak na plus, żeby coś tam było, ni cholera. Tajny skład, jeden z moich ulubionych liderów, jeżeli chodzi o syndykat. Co prawda ja mam rozegrane z 60 gier dopiero syndykatem, a gram od 2018 roku, także bardzo mało. Nie lubię tak za bardzo syndykatu, chociaż niektóre archetypy mi się podobają. Jest to słuszny buff moim zdaniem, ponieważ jest to praktycznie niegrany lider. Odliczenie z kolei już nie uważam, żeby to było słuszne, ale też nie jest jakoś przesadzone, bo nasze haracze kosztują o jedną monetę mniej, jest to bardzo mocne, bo Morels, Magister, Savola i inni naprawdę zyskują na tym dość sporo. No i cztery ładunki jednak z dwoma monetami, to jest 8 monet, całkiem dużo. Zatoka Piracka, buff, oczywiście uważam, że jest to dobry lider, co prawda przeze mnie nigdy nie grany, ale możemy sobie rzucić co? Morską hienę w pierwszej rundzie, nie musimy się martwić o spendera, o wydawacza monet i na trzecią rundę mamy następną morską hienę, dzięki czemu możemy sobie znowu się nie martwić o spendera ewentualnego, a podejrzewam, że do trzeciej rundy trochę tych spenderów też będzie w postaci wesołków, załóżmy w postaci jak się nazywała ta karta, tej czaszki, która jest za 8 werbunków, wzmacnia jednostkę za jedną monetę o 2 i tak dalej. Świeca czarnoksiężnika, o. Świątynia Melitel, 15 werbunków, nigdy nie grałem tej karty, wiem jak działa, ale uważam, że może to trochę zabić poniekąd tą kartę. Jest już chyba przesadzone, aż 14, myślę, że to było już bardzo dużo. Prawdą jest, że to ma jedyny artefakt, który ma odporność, ale no, bez przesady. Magiczny kompas, powiem wam tak, pokrótce, 9 punktów werbunku to jest za mocne, 10 jest sam raz, 11 to jest za słabe. Tyle ode mnie, na 10 było to najlepiej wyważone. I Chwarakwaks, myślę, że niepotrzebna zmiana, bo jednak fajnie byłoby wyciągnąć właśnie jakiegoś Simlasa u przeciwnika albo Renfri. U nas też coś fajnego, na przykład tą, która wie. I wtedy gra staje się dużo ciekawsza, bo przeciwnik nie ma jednego z najlepszych zagrań, a my mamy z tego przywilej. Ale myślę, że na 10 i tak był rzadko grany dosyć. Szkoda właściwie. Zatruty miód, powiem wam tak, on był używany do... Ja go używałem w niektórych dekach swoich, ale on był używany w tym popapranym deku, w szturmie z obrońcami Heimei, z Syjaną i z operatorem. To było popaprane totalnie. Gdyby Redzi to jakoś zablokowali, że to tak nie może działać, to powinno mieć 8 lub 7 werbunku. Bo powiem wam, że ten artefakt, 8 werbunku by było dla niego jak znalazł, 7 może to by było za mocne, bo jednak wtedy za każdym razem, kiedy ta karta otrzyma wzmocnienie, to sobie zadaje punkt obrażeń, ale on jest spoko kartą, ten zatruty miód, ale teraz praktycznie nie będzie grany. Chyba, że w tym popapranym deku. Ja nigdy nie nagram tego popapranego deku, bo nie chcę sobie psuć smaku gwinta. Filip van Morlechem. On jakiś czas temu dostał zmianę z 6 na 5 siły. Moim zdaniem to starczyło, 5 na 8 było spoko, jest dosyć łatwy do zbicia, oczywiście nie zawsze, jeżeli przeciwnik go zagra, na przykład z Joachima go trafi, ale on już chyba swoje dostał. Jest bardzo mocny, ja wiem jaki on potrafi być groźny, bo potrafi w ciągu 5, 6 tur, nawet 4 tur zrobić niewiarygodne punkty, zniszczyć sobie 30 punktów około, tymi truciznami i tak dalej, blokadami. No ale jednak 9 werbunku trochę to dopycha
na dno tego Filipa. Oczywiście on pewnie będzie grany z balem, jeżeli oczywiście będziemy widzieć bal, ale na 8 był chyba spoko. Spragniona dama, słuszny buff, słuszny nerf. Uważam, że to powinno zostać jak było, ale to jest słuszne, bo zobaczcie sami, spragniona dama potrafi niejednokrotnie osiągnąć powyżej 15 punktów, powyżej. Nie mówię tutaj o skrajnych przypadkach, gdzie widziałem na przykład nawet na 25 czy nawet na 30 paru punktach kartę, która miała wcześniej 5 punktów werbunku. Jeżeli nie masz na to czasem odpowiedzi, no to leżysz. Natchniony zapał, uważam, że słuszny nerf, teraz jest dobrze wyważony, nie powinno też to być tykane. I tak samo ta spragniona dama, i tak samo oczywiście sierżanci Nausicaa. Passiflora, można tutaj przytoczyć to do Markizy Serenity, każdemu praktycznie się to nasuwa, bo Markiza Serenity odchudza dwie karty, też zyskuje nam monety, działa to naprawdę fajnie, a jednak tutaj Passiflora musisz czekać, zanim zagrasz niepostrzeżonego, a nie zawsze jest to w podrodze, żeby zaraz po wystawieniu scenariusza zagrać tego niepostrzeżonego. Nie zawsze jest to w podrodze. I teraz myślę, że za 13 punktów werbunku sam chyba postaram się zrobić pod to deck. Desant morski, 12 werbunku, był grany trochę, teraz będzie grany więcej. Dla powrotu tej karty słuszny buff, ale myślę, że to jest bardzo mocna karta po prostu. Heldar, 4 na 8, 1 punkt pancerza, myślę, że słusznie, ponieważ trzeba czekać to z tym zagraniem do adrenaliny 4. Możemy go wcześniej rzucić, ale wtedy tylko działa to, gdy zagramy kartę specjalną. Wtedy tworzy to młodego Wiedźmina, czyli 2 punkty zysku. Ale... ma minus taki, że jednak jest to tylko 4 siły. Ma ten punkt pancerza, owszem, możemy nadać, jeżeli gramy ścianą tarcz, ten ładunek lidera, i warto je zużyć wtedy na to ładunek lidera, więc to jest taki poniekąd pierwszy minus, że jest jednak mała siła. Więc słuszny buff, jeżeli chodzi o koszt werbunku mniej. Drugie co, trzeba czekać do adrenaliny 4, żeby jak najlepiej właśnie działał ten Keldar, prawda? A trzecie to jest minus zapchania się tym, że możemy właśnie tymi młodymi wiedźminami się zapchać, co sprawi, że Keldar jest czasem problematyczny, ale teraz za 8, zwłaszcza z adeptami szkoły Gryfa, to może naprawdę zrobić horrendalne punkty, ale i tak uważam, że słusznie, że Keldar został zmieniony delikatnie. Jan Natalis na bliskim starciu wyciąga czy to wrzący olej, czy to desant. Bardzo fajnie, że wyciągarka właściwie została zbuffowana. No ale tak samo podejrzewam, że powinien zostać zbuffowany Wabjorn, bo nie zawsze on gra w rejzach. Tak samo Meno i inne tego typu rzeczy. Chociaż nie wiem, czy te wszystkie właśnie takie wyciągarki nie były najlepsze na tych 8. Flota Łupieżców. Fajna karta, lubię ją grać. Za 7 werbunku był przeze mnie grany. Za 6 werbunku tym bardziej będzie grany. To jest naprawdę fajne zagranie. Oczywiście ja uważam, że jeżeli wyciągniemy z floty łupieżców na przykład drakar tylni, to jest dla nas trochę strata poniekąd. To ja bym wolał wyciągnąć drakar bojowy oczywiście. Próbować wyciągnąć. Wiadomo, że to jest niezależne od nas poniekąd. Ale... na drakkar bojowy jest to najlepsze, jedno z najlepszych zagrań. Poroniec, słuszny buff, 5 punktów siły, 6 werbunku, możemy się zmienić w kłobuka, kłobuk też fajnie działa, bo wzmacnia najsłabszą sojuszniczą jednostkę o 1 na stole na końcu tury. Jeżeli zostanie ranny, czy coś na wzór, możemy przemienić, czy na przykład zatruty, możemy przemienić w porońca, dzięki czemu to zatrucie już nie przechodzi. Mutacja selektywna, prowizja mniej, słusznie. Słowo runiczne, powoduje to fakt, że dzięki temu może to właśnie sprawić, że ci czarodzieje naprawdę wyjdą na światło dzienne. Abordaż, powiem wam tak, delikatnie problematyczna karta, bo jeżeli nie mamy jak zrobić tej żądzy krwi nawet tymi obrażeniami z tych dwóch punktów obrażeń,
no to abordaż jest pusty. Zdarzyło mi się tak bodajże raz lub dwa, ale przy żądzy krwi 2, jeżeli faktycznie nam się uda to zrobić, to abordaż jest bardzo mocny i za cenę 5 werbunku jak najbardziej do deku sobie z korsarzami można dobrać. Uważam tak, słuszne zmiany, bardzo się cieszę, że karty zostały ruszone, te, które nie były ruszane poniekąd, niektóre. Mówię tutaj o niektórych, bo wiadomo, sierżant został ruszony, ale w słusznej sprawie, spragniona dama również. Z takich starych kart, w sensie chodzi mi, wymawiam teraz karty, które właściwie ciągle zostają zmieniane, to właśnie są ci, ale tak poza tym, no to nie sądzę, żeby coś tu więcej było zmieniane, oprócz dobra jeszcze na przykład magicznego kompasu, prawda? Tak jak powiedziałem, myślę, że zatruty miód niepotrzebnie, dobra, nie będę właściwie wymieniał już, ale w dobrą stronę idą zmiany, że karty, które właśnie gdzieś tam są niegrane, zostają zmieniane. Bardzo mi się to podoba, większość zmian jest naprawdę na duży plus. I będzie nam się przyjemniej grać w Gwinta dzięki temu. Nawet bym... nawet byłbym skłonny stwierdzić fakt, że mogłoby być dużo więcej zmian. Wierzcie mi, że wtedy by było dużo jeszcze lepszych zmian. Na bank Herkia by została zmieniona. Tak jak mówię już od jakiegoś czasu Hemdal. Podejrzewam, że trochę tych głosów mieli. I myślę, że gdyby było tak jak w pierwszym sezonie, te 60 zmian, wszystko by wywaliło do góry nogami, to by było dla nas taką świeżością totalną. Dużo ludzi nie lubi zmian. Ja ostatnio poniekąd, nawet w życiowych sprawach, próbuję się przekonywać do zmian. Bo zmiany są dobre. Nie mówię, że każda zmiana jest dobra, ale dużo zmian często powoduje coś innego, coś świeżego. Także... niby mamy, zobaczcie, wpływ tylko na siłę i koszt werbunku, w górę i w dół, i to, ale to nie jest tylko, czasem to jest aż. Także tyle ode mnie, dzięki wielkie, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się, cześć.